Panie Marszałku, Wysoki Senacie, Panie Ministrze. Stare polskie przysłowie mówi: kłamcy nie wierzy się nawet wtedy, kiedy mówi prawdę. A inne przysłowie mówi: kto się raz sparzył, ten na zimne dmucha. W myśl tych przysłów Polacy mają prawo nie wierzyć rządowi, że bez wprowadzenia mechanizmów kontroli środki unijne będą rozdzielane w sposób transparentny, zgodny z jasno określonymi i publicznie znanymi zasadami. Mają takie prawo, bo choćby dwa przykłady, które podam, do takiego wniosku upoważniają. I te przykłady chciałbym dedykować szczególnie panu ministrowi Waldemarowi Dudzie, dla którego projekt, który dzisiaj procedujemy, wydaje się śmieszny lub ośmieszający Polskę. Ciekawe, co powie o tych przykładach. Pierwszy z tych przykładów. Funkcjonowanie Funduszu Sprawiedliwości, z którego, jak wykazała kontrola NIK w 2018 roku, z 385 milionów złotych zaledwie 16 milionów przeznaczono na pomaganie ofiarom przestępstw. Ale poza raportem NIK-u nic się nie stało. Nie ma śledztwa, nikt nie został aresztowany, a Ziobro nadal jest ministrem i zarządza funduszem z budżetem 400 milionów złotych, a do klientów funduszu doszlusowała już Fundacja Ojca Rydzyka. Ot, sprawiedliwość. Drugim przykładem jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Jesienią ubiegłego roku huczało o nim w całej Polsce. Wskazywano, że jedynym kluczem do decyzji o przyznaniu środków, jaki można wskazać, była legitymacja partyjna samorządowców, gdyż pieniądze trafiały przede wszystkim do tych miast i gmin, w których rządzi PiS. Warszawa, Łódź, Gdańsk, Sopot, Gdynia, Poznań, Opole, Olsztyn, Ełk, Elbląg. Miasta, w których PiS przegrywa wybory, nie dostawały nic albo prawie nic z tego funduszu. W jesiennej turze, w której rozdysponowano 4 miliardy 350 tysięcy złotych, te miasta nie otrzymały prawie żadnych środków, a całą kwotę powołana do tego komisja rozdzieliła ponad w ciągu 6 minut. Gminy, w których rządzi Prawo i Sprawiedliwość i w których mieszka 9% Polaków, otrzymały z tego funduszu 20% środków, a gminy, w których rządzą samorządowcy z Koalicji Obywatelskiej i w których mieszka 32% Polaków, otrzymały 20% środków. Relacje na korzyść PiS-u 10 do 1. Przypadek? Nie ma żadnej dokumentacji, która by świadczyła, jak te pieniądze przydzielano. A na doniesienie o podejrzeniu przestępstwa w tym procederze prokuratura okręgowa w Warszawie stwierdziła, odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie, gdyż czyn nie zawiera znamion czynu przestępczego. Obserwatorzy mówią już o istnieniu Polski C albo o programie Zero Plus. Tak mówią o tej Polsce, której PiS nie lubi. W tej Polsce są przede wszystkim miasta na prawach powiatu, dla których tak zwana nadwyżka operacyjna, czyli zdolność inwestycyjna, spadła w ciągu 3 lat o 55%. To jest ta czerwona kreska. To jest postęp w tych miastach na prawach powiatu. W tych 66 miastach mieszka 12 milionów Polaków. Co trzeci Polak w tych miastach mieszka. W tych miastach, których PiS nie lubi. Ja z takiego miasta pochodzę. I nie chcę już więcej kolekcjonować dowodów na to, by udowadniać regułę, że Elbląg nic nie dostanie, bo go PiS nie lubi. Do Funduszu Odbudowy moje województwo zgłosiło 41 inwestycji wartości 12 miliardów złotych, a moje miasto 6 projektów wartości 700 milionów złotych. Bez gwarancji pozyskania środków unijnych rozwój i miasta, i regionu zostanie zatrzymany. Dlatego chcę, by wszystkie miasta, gminy i regiony miały równy dostęp do środków publicznych, w tym unijnych. I te powody, panie ministrze, to są te powody, dla których składamy ten projekt. Nie chora wyobraźnia, ale strach, że nie otrzymamy środków unijnych, są powodem, dla których
ma powstać ta agencja. I dlatego jestem w gronie autorów ustawy o powołaniu Agencji Spójności i Rozwoju. I wcale się tego nie wstydzę. Ta instytucja będzie uczestniczyła w procesie podejmowania decyzji o tym, na jakie decyzje, na jakie inwestycje będą kierowane środki unijne, w tym z Funduszu Odbudowy czy z funduszu, czy ze środków Polski Wschodniej, w której składzie znajdą się w równej proporcji z ministrami przedstawiciele samorządów, które są tak samo ważnym inwestorem jak rząd, bo samorządy realizują w Polsce około 50% publicznych inwestycji. Jest to zatem zgodne z faktycznym udziałem samorządów w przedsięwzięciach inwestycyjnych i zgodne z konstytucyjną zasadą pomocniczości. A jeżeli kogoś zabolały te fakty, które tu przedstawiłem, na które się powołuję i które moim zdaniem usprawiedliwiają brak zaufania do władzy i konieczność dmuchania na zimne, to tym bardziej powinien zagłosować za powstaniem Agencji Spójności i Rozwoju. Bo nie ma lepszego sposobu, by PiS udowodnił i rząd udowodnił, że środki unijne chce rozdzielić uczciwie i sprawiedliwie, we współpracy z samorządami, z przedstawicielami pracodawców i obu izb parlamentów. Liczę zatem na pełne poparcie senatorek i senatorów dla inicjatywy powołania Fundacji Spójności i Rozwoju. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie senatorze.